Cześć serdecznie, strzelecja, ja jestem Jay Bartek i witam was w odcinku z Copanito All Stars Soccer, czy jakoś tak, może jakieś tam jedno S pominąłem, bądź dodałem za bardzo. Jak widzicie, jest to piłka nożna, taka wariacja na temat FIFA, może być. Już bramencja, proszę państwa, w trzeciej minucie, no Jay Bartek tutaj wjeżdża i rozwala. Ale różni się w paru aspektach. Przede wszystkim gramy 6 na 6. 5 w polu plus bramkarz. Ej, no coś to idzie za łatwo póki co. Ja, mi tak łatwo jeszcze nie szło. I jest to puchar. Puchar Oceanii. Żeby odblokować inne puchary, to muszę ten puchar przejść na drugim poziomie trudności. Ja go na razie przechodzę na pierwszym, bo na... Czekajcie, bo w sumie nie wiem, czy nie jest gra za głośno. Tak mi się wydaje. Dobra. Przyciszymy trochę, okej. I jest to Puchar Oceanii. To jest mecz... bodajże ćwierćfinałowy chyba. Coś w ten deseń, tak? Jak to się mówi. I... No i tak, no i tyle. FIFA oczywiście nie będę przestał nagrywać FIFA, bo FIFA się nagrywa fajnie, zresztą nagrałem odcinek, tylko ciągle się zastanawiam, czy go wrzucić, bo nie wyszedł do końca fajnie, bo nudno było, nie było jakichś fajnych akcji, nie był to emocjonujący mecz, dostałem cieniasa totalnego, którego po prostu rozwalałem jak chciałem. Może wrzucę, może nie wrzucę. Jak ktoś bardzo chce, żebym tam tą FIFA wrzucił, a nie czekać, aż nagram następną, to niech napisze w komentarzu pod tym odcinkiem. A z Copanito też swoją drogą będą się pojawiać odcinki częściej, bo gierka jest spoko, poza tym, że czasem mnie z niej po prostu, czasem mi się wyłącza bez powodu, bądź spadają mi w niej FPS-y, co mnie też denerwuje. To jest niedopracowane, ale to jest wczesny dostęp, więc to się jeszcze powinno zmienić. I jest tam, widzicie, takie paski pod flagami na górze. Tu nie ma sędziego, tak? Ślizgi, tutaj faule i w ogóle to na porządku dziennym są. Tam u góry są takie paski żółto-pomarańczowe. Jak on mi się zapełni do końca, to dostanę jakiś tak zwany super ruch. I będę mógł na przykład w tym momencie przeciągnąć piłkę do siebie magnesem. Kurde. Patrzcie. Dzięki. Nie ma bramki. Ale aż mi trochę mi za łatwo idą te bramki. Wszystkie tak samo wpadły jak na razie. Jeszcze takiego meczu, szczerze mówiąc, nie miałem. Tutaj... Kolega, nie ma niestety multiplayeru online, wszystkie mecze muszę grać przeciwko komputerowi. Jest tylko co-op na podzielonym ekranie, no i mi strzelili. Psy! Ale spokojnie, tutaj ten facet z Irokezem to strzela najwięcej bramek, hat-tricka ma w tym meczu zresztą. Tutaj uwaga! No i... Może tak strzelić gola tym ściskiem bramkarza. Strzeliłem już tak. I generalnie jestem cienki w tą grę, bo to jest pierwszy poziom trudności, a ja nie jestem jakimś orłem. Kurde no... Goo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 
będę się rozpływał już nad moim niewyobrażalnym skidem, chociaż przed minutą mówiłem, że jestem cienki. Koniec pierwszej połowy. Aha, trochę jest krótko mecz ustawiony. No to będzie krótki odcineczek, tak? Ale można ustawić dłużej, bo to jest chyba 4 minuty trwa połowa w tej chwili. Ale można ustawić, żeby trwała 6 albo nawet... Nie, w sumie to nie wiem. 4 minuty to może trwa cały mecz. Oj, jak trwa cały mecz 4 minuty, to będzie za krótki odcinek. No to będzie taki, no taki informacyjny, że tak powiem. Można nawet tutaj, żeby trwał 90 minut. Ale nie wiem, szczerze mówiąc, te 4 minuty to było od połowy czy od całego meczu. Uwaga, tutaj siu. Dribbler. Nie ma gola. Rzut bramkowy. Czarnuk zaraz rozpocznie. Rozpoczął. Dobra. Dobra, halo! Zabierz mu piłkę! Dziado ty! No w dupę. 4-4 jest, oj, to tak średnio. I oni jeszcze mają taki wiatrak tam widać u góry. Znaczy, że jak będę przy ich bramce, to sobie włączył i będzie piłka od bramki odpychało. O, włączyli sobie właśnie. Wieje wiatrem tak, że gola im teraz nie strzela, ale on zaraz minie. Bo boję się, że bramki nie stracić. Dobrze. Jest to niedopracowane. Jest to takie dzieło, takie innowacyjne,
jak to by powiedzieć, odważne, ale trochę niedopracowane też, tak? Dobra. Jezu, o ludzie, co ja zrobiłem tu? Nie wierzę w to. 4-4, a tutaj to będzie złoty gol. Bo tu nie może być remisu, bo to już jest ćwierćfinał. Dobra, podanko. Kurde psie! Ale przeciąłem podanie. I Rokes, to jest piłkarz zespołu. I gol! 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 Co tu dużo mówić? Jakie mam wyzwanie meczu? Kurde, bo zapomniałem. Bo tu jest takie wyzwanie. Aha, 10 razy przechwycić piłkę bez używania wszystko. No to akurat za trudne. Są takie wyzwania, zanim się dostaje dużo punktów doświadczenia. Ale w tej grze o to chodzi, żeby wślizgiem przyjmować piłkę. To ja nie będę tutaj się silił na jakieś inne. Tu, porobiony i tu będzie strzał z dystansu. Prosto u bramkarza. Gol! Ładnie. Ten Zero Kazem ma 5 bramek, podczas gdy cały team ma tylko 6, więc... Więc... Ale nie jest to taki fajny mecz, jak zazwyczaj bywa. O kurde, ale zwaliłem tutaj, dobra. 6-5, ale bramek pada, trzeba przyznać. Dużo tych bramek pada. Zium. Oh fuck! Dobra, easy. O nie, użyłem wiatraka, bo ja miałem. Nawet nie wiedziałem, przez przypadek klawisz nacisnąłem w dupę i teraz na mojej bramce jest wiatrak i właśnie zniknął. I tyle było mojego wiatrakowania. Ale spokojnie, i tu będzie strzał z dystansu. Uwaga! O Jezu! Nie spodziewałem się. On aż tak podkręci. Strzały z dystansu mi nie wchodzą w tej grze, ale już przeciwnik nie zdąży akcji zrobić. Chyba, że jeszcze ja zdążę... Piątką! O, ale byłby gol! No i koniec meczu. Coś wyglądało to jak faul. Zaraz sobie zobaczę tylko. Jestem. W półfinale, tak. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał również. Skomentuj, drogi widzu, ten film, jeśli masz jakieś uwagi. Jeśli na przykład muzyka była za głośna albo była za cicho, to też możesz tego skomentować. A ja się z wami żegnam w tym momencie. Cześć!